Słowa Ewangelii według świętego Marka. Przyszli do Jezusa saduceusze, którzy twierdzą, że nie ma zmartwychwstania, i zagadnęli go w ten sposób: Nauczycielu, Mojżesz tak nam przepisał. Jeśli umrze czyjś brat i pozostawi żonę, a nie zostawi dziecka, niech jego brat weźmie ją za żonę i wzbudzi potomstwo swemu bratu. Otóż było siedmiu braci. Pierwszy wziął żonę i umierając nie zostawił potomstwa. Drugi ją wziął i też umarł bez potomstwa, tak samo trzeci. I siedmiu ich nie zostawiło potomstwa. W końcu po wszystkich umarła ta kobieta. Przy zmartwychwstaniu więc, gdy powstaną, którego z nich będzie żoną? Bo siedmiu miało ją za żonę. Jezus im rzekł: Czyż nie dlatego jesteście w błędzie, że nie rozumiecie Pisma ani mocy Bożej? Gdy bowiem powstaną z martwych, nie będą się ani żenić, ani za mąż wychodzić, ale będą jak aniołowie w niebie. Co zaś dotyczy umarłych, że zmartwychwstaną, czyż nie czytaliście w Księdze Mojżesza, tam gdzie mowa o krzaku, jak Bóg powiedział do Mojżesza: Ja jestem Bóg Abrahama, Bóg Izaaka i Bóg Jakuba. Nie jest On Bogiem umarłych, lecz żywych. Jesteście w wielkim błędzie. W dobrej nowinie to zazwyczaj przypowieści opowiada Jezus Chrystus. Dziś przypowieść o kobiecie i siedmiu mężach opowiadają saduceusze. Podobna historia wydarzyła się naprawdę i została opisana w Księdze Tobiasza. Sara siedmiokrotnie wychodziła za mąż, ale za każdym razem w noc poślubną demon zabijał jej mężów. Dopiero gdy wyszła za Tobiasza, wspólną modlitwą skierowaną do Boga wyprosili uwolnienie od złego ducha, a ich małżeństwo stało się szczęśliwe. Problem, z którym dziś do Jezusa przychodzą saduceusze, nie dotyczy jednak kwestii matrymonialnych, ale zmartwychwstania i życia wiecznego. Postawiony przez nich problem miał za zadanie drwinę z nauczania Jezusa, szyderstwo ze Słowa Bożego. Żydzi nie rozumieli Biblii w sposób właściwy. Błądzili po omacku, po kartach świętych tekstów, jak ślepcy, nie rozpoznając ani kształtu liter, ani ich znaczenia. Pierwszą nauką, jaka płynie z dzisiejszej lekcji, to szacunek dla Słowa Bożego, które jest jednocześnie szacunkiem i czcią dla Jego autora. Drugą jest pokora, która otwiera serca i umysły na przyjęcie prawdy, a jednocześnie usuwa wszelką obłudę i zakłamanie, które zawsze są pochodną pychy. To pycha jest największą naszą przeszkodą na drodze do poznania prawdy i do jej przyjęcia. Saduceuszom brakowało pokory, dlatego próbowali zadrwić sobie z Boga. Pamiętajmy jednak, że Bóg nigdy nie pozwoli sobie drwić z siebie. Chociaż jest cierpliwy i nie pragnie naszej zguby, to jednak za życie w zakłamaniu i pogardzie wobec Boga przyjdzie nam kiedyś bardzo drogo zapłacić. Wystrzegajmy się saduceuszowej pychy.